Cześć, dzisiaj się nauczysz różnicy między in front of, behind, above i below. Instytut Lingwistyki przedstawia Angielski 2.0. Cześć, tu Magda Ali z Instytutu Lingwistyki i dzisiaj seria English 2.0, w której będę Ci pomagać zapamiętywać niektóre rzeczy w sposób prosty, łatwy i przyjemny. Dzisiaj nauczysz się czterech przyimków miejsca. Brzmi to strasznie, natomiast jest niesamowicie przydatne. Jeżeli chcesz na przykład powiedzieć, że coś jest przed Tobą albo naprzeciw, to powiesz, że jest in front of. Zwróć uwagę na wymowę, nie mówimy in front of, tylko in front of. Teraz może przykład inkorporacji. Zosia mogłaby spędzać całe dnie in front of telewizorem, ale wie, że życie nie przeżyje się samo. Albo kowboje często spotykają się in front of salonem, żeby rozstrzygać spory dotyczące tego, czyj koń ma dłuższy ogon. No i jeżeli nie potrafisz zapamiętać in front of, skojarz sobie, że składa się z trzech cząstek. No i może pomyśl o ataku frontalnym na wroga. To jest taki atak, którego dokonuje się z przodu. No i przeciwieństwem in front of jest za, czyli behind. Behind. Zwróć uwagę, że druga sylaba, akcent pada na drugą sylabę i dlatego pierwsza jest spłaszczona, b, i druga jest wydłużona, hind, behind. No i pierwsza może lekcja ze szkoły szpiegowania, czyli jeżeli kogoś śledzisz, to pamiętaj, żeby zawsze iść behind nimi, bo jak pójdziesz in front of nimi, to się skapną, że ich śledzisz. Jeżeli mieszkasz na Bronxie albo w Bytomiu Bobrek, to pamiętaj, żeby zawsze patrzeć się behind siebie. No bo tam często nie ma prądu, jest ciemno, no i czasami strzelają do ludzi. Behind to jest takie dość ciekawe słowo, dlatego że oprócz przyimka ma też ciekawe znaczenie w rzeczowniku. No i właśnie, jaki rzeczownik stworzyłabyś z przyimka za czy tył? No właśnie, zad i tyłek. I słowo behind właśnie ma takie znaczenie. Jeżeli chcesz powiedzieć, że coś jest nad głową albo u góry, powiesz, że jest above. No i znowu akcent pada na drugą sylabę, dlatego mówimy above, above. I co? Ptaki i samoloty latają above dachem, albo nad dachami, above dachami. Pudzian, kiedy się wkurzy na swojego menadżera, podnosi go above jego głowę, kiedy ten mu mówi, że koksy są nielegalne. Albo kiedy suniesz 300 na godzinę przez autostradę i masz w bagażniku nielegalny towar, no i złapie cię policja, możesz liczyć na to, że każą ci wysiąść i dać ręce above twoją głowę. No i jeżeli też masz problem ze skojarzeniem sobie słowa above, no bo tak naprawdę nie brzmi jak kompletnie nic, to pomyśl, że jak w końcu dostaniesz się tam do góry, do nieba, to jedynym twoim nakazem będzie: a, baw się, skoro już się tam dostałeś, to baw się po prostu. No i przeciwieństwem above jest poniżej, czyli below. Znowu akcent pada na drugą sylabę, czyli mówimy below. No i co? Kopalnie są below ziemią, ryby pływają below wodą, chwyty below pasa są niedozwolone. A tak naprawdę below możesz skojarzyć też z be low, czyli bądź nisko. No i to tyle na dziś. Jeżeli ten materiał pozwolił Ci cokolwiek zapamiętać, no to lajkuj, subskrybuj, komentuj, no i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć!